Witam wszystkich, cześć, dzień dobry, dzisiaj Renault Megane 1.6, silnik ze zmiennymi fazami rozrządu i jest problem taki, że od czasu do czasu wywala błąd związany ze sterowaniem zmiennymi fazami rozrządu. Koło zmiennych faz było wymienione razem z rozrządem, no już trochę ma przejechane, bo jakieś 60 tysięcy, a może trochę więcej. No ale mimo wszystko zaczął się problem w lecie, jak klient był gdzieś tam na wakacjach nad morzem, podjechał tam do jakiegoś lokalnego czarodzieja i powiedzieli mu, że to jest problem z sondą, takie błędy mu odczytali albo tak to zinterpretowali, no nie wiem, bo nie byłem też przy tym, ale tak twierdzi klient, powiedzieli mu, że sonda nie domaga i żeby się tym nie przejmować. No i tak cyklicznie co jakiś czas się tam czek wyświetlał na desce. Klient sobie tak jeździł, no ale coraz częściej to się zaczęło powtarzać i przyjechał tu jakiś czas do mnie. Dwoma urządzeniami sprawdzaliśmy to i na obu urządzeniach właśnie wyszło, że jest problem z obwodem sterowania zaworem, tym zaworem właśnie tutaj, o co go widzicie na tej wtyczce. Zawór będę zmieniał zaraz na nowy, dlatego że jak się przyjrzymy, to on zaczął po prostu przeciekać od środka. Piny są już mokre, wtyczka w środku też jest mokra od oleju, także zawór idzie out. Oczywiście najpierw trzeba tam zrobić porządek, wymyję to, wydmucham, no i będziemy wymieniać. Nowy zawór, stary zawór, nowy zawór oczywiście, nie oczywiście, wróć jeszcze raz. Nowy, stary, nowy zawór. Z oryginału, nie oczywiście, bo tak zacząłem, jakby to było oczywiste, że każdemu zakładam z oryginału. Nie oczywiście, że nie zakładam z oryginału każdemu. Musi być na to zgoda wyrażona klienta. Najczęściej słyszy się coś takiego: panie, weź pan z średniej półki. A z tym średnim to mi się przypomniało właśnie taka anegdota. Kiedyś mój znajomy opowiadał, że on ma wykształcenie średnie, bo skończył klas mniej niż 3 i więcej niż 1, więc to takie było średnie. No, tak czy owak, nowy, oryginalny zawór montowany na jedną śrubkę. Tutaj wymieniamy i testujemy. A dzisiaj jest troszkę cieplej. Dzień dobry w ogóle wszystkim. 18 na minusie i startujemy znowu. Mam Golfa 4. Golf jest w stanie bardzo średnim, ale ogólnie zawieszeniowo ich jeszcze się trzyma kupy, więc jako takiego zagrożenia nie stwarza, chociaż no, do ideału mu daleko. Niemniej jednak trzeba tutaj coś jeszcze zrobić. Właściciel mówi, że raczej chyba przegub padł, bo coś churczy, trzeszczy i tak dalej. Ale mi to na przegub nie pasuje, chociaż z prawej strony na pewno jest uszkodzona osłona i nie wiem, czy przegub też nie będzie uszkodzony, bo jak się tam woda dostała, ale niby trzeszczy z lewej strony. I tak mi to gdzieś pachnie tutaj przy skrzyni biegu, czymś tam, coś tam szoruje, ale nic tu nie widzę. Muszę zdjąć tą osłonę, muszę wiadro przynieść na wkręty i teraz to odkręcam. Chyba już wiem, co się stało. Tak teraz jak patrzę, to jest to dla mnie oczywiste, ale jeszcze przed chwilą nie było. Słuchajcie, co się stało? Skrzynia opadła. Są urwane śruby od poduszki lewej skrzyni biegów. I tak nisko skrzynia opadła, że no, przegub wewnętrzny trzep obelga. No, to mamy już tutaj powód, dla którego tak się stało. Tutaj mamy śruby, to są śruby najprędzej z przegubów, najprawdopodobniej. Z przegubów napędowych przednich. Od chyba Volkswagena nawet, także wszystko by się zgadzało, oryginalnie zrobione, natomiast ta się urwała, ta jeszcze coś tam trzyma, ale może lampę włączymy, teraz może mi się uda pokazać, jeszcze ta śruba jest w środku, natomiast no, jak widzicie, coś tutaj nie wyszło, coś tutaj się stało, no ale cóż, postaram się to uratować, bo jakie wyjście, na auto ma służyć już to po prostu do jako wór roboczy na budowę, więc nie będziemy się tu pieścić z nim. Cześć wszystkim, w powietrzu czuć wiosnę, minus 6, naprawdę ciepło,
No, jest ciepło naprawdę, bo jak jest zimno, ale nie ma wiatru, to jest ciepło. Chyba, że jest wiatr. To jak jest ciepło, to jest wtedy zimno. Miejsce żarowe to temat bardzo aktualny teraz. Zimno jest tak, że niesprawny układ podgrzewania może dokuczyć. Akurat tutaj Seat jest 1.9. Na ogół w tych silnikach to tak nie ma problemu z tymi świecami zbyt często, bo przede wszystkim one są grube, żarniki krótkie. To jeszcze tak w starej technologii wykonane, wszystko z głową. Mniejsza o to, w każdym razie czyśćcie zawsze te gniazda świec żarowych, jak je już się uda wykręcić. I ewentualnie gwint, jeśli są wątpliwości, to gwintownikiem warto poprawić. Tutaj to się fajnie wykręciło, można było palcami wykręcać i nie ma potrzeby gwintownika używać, ale gniazda same szczotką wyczyściłem, dlatego że świeca uszczelnia się nam nie na gwincie, tylko świeca nam się uszczelnia tutaj, gdzie kończy się żarnik, a zaczyna się korpus świecy, tutaj na tym stożku. Tutaj, jak będziemy mieli nieszczelność, to nam ta świeca zarośnie spalinami i nawet po roku już będzie problem z wykręceniem świecy. No i kolejny pacjent i świece żarowe do wymiany. Silnik odpalony, bo musi być ciepły, był ciepły, no ale niestety nie da się po prostu nie odejść od roboty. Taki dzisiaj mamy dzień, więc postanowiłem go odpalić na chwilę, niech się zagrzeje. No i będziemy próbowali. Wiem, że świeca jest na czwartym cylindrze uszkodzona, no ale wymiana oczywiście wszystkich. No i na razie jest 2 do 0 dla mnie, ale przy trzeciej świecy pojawił się problem. Co prawda puściła, ale nie ma sensu tego, wiecie, robić tak, że na siłę ją wykręcać, bo czuję, że możemy mieć problem. I ogólnie nie wykręcam sobie świec tak, żeby, wiecie, pierwsza puściła, to ją wyciągam i następne nie. Sprawdzam, popuszczam, jest ok, zostawiam i idę dalej do końca, bo czasem jest tak, że trzeba po prostu jeszcze odpalić silnik i go dogrzać najzwyczajniej, bo temperatura pomaga. Więc pierwsze dwie świece mamy popuszczone delikatnie, dokręcone z powrotem. Ja wiem, że tam problemu nie będzie, a trzecia problem jest. Opór stawia, co prawda ćwierć obrotu, ale tak wiecie, no jest problem. Także tak, udało się. Cztery sztuki poszły bez problemu. Czyszczenie gniazd. Teraz świece były smarowane czymś. Nie pamiętam czym, bo sam to wymieniałem kiedyś. No ale to myślę, że około 8 lat, może więcej. Także tak, ale tłuste jeszcze coś zostało na świecach, to widać. I nie jest to nic z silnika, bo nic tutaj nie kapie, nic się nie leje. Tą świecę tylko delikatnie popsikałem jakimś tam wódekiem. No. No i pamiętać trzeba, że robimy świecę na gorącym silniku. Nie kręcimy świec na zimnym silniku, bo jednak ta temperatura robi swoje, delikatnie głowica się rozszerza i naprawdę to nie trzeba wiele, żeby urwać tej świecy, więc po co sobie robić problem? A tutaj no nie jest to proste w tym silniku wywiercić, bo te świece nie są ani na widoku, ani łatwy dostęp nie jest. No, ale się udało. Czyszczenia gniazd. Mam takie szczotki. Zapinamy sobie odpowiednią, powiedzmy taką stalową, na adapter i czyścimy gniazdo. Świece wymienić. Zostały jeszcze usterka płynu. Ubywa po prostu płynu w aucie i ostatnio to już jest dość poważne, więc to muszę zrobić w najbliższych kilku dniach. Ubywa tego płynu dość mocno i widzę, że jest gdzieś tam zaciek w okolicach tutaj tych kół. Od sprzętu podejrzewam pompę płynu. Gdzieś to ścieka pewnie i pasek rozrzuca. Rozrząd leży już na półce, także tylko chwilę czasu jeszcze na to znaleźć. No i słuchajcie, stare auto, 20 lat, nadal jeździ. A propos ekologii i tego wszystkiego, co się teraz na świecie dzieje, nie poruszam tego tematu, bo ciężko w ogóle się o tym mówi, jak się patrzy, gdzie to wszystko zmierza. Nie wiem, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Mam pewne obawy. Też się zastanawiam, czy ludzie się w końcu obudzą, i też mam obawy, że chyba jednak nie. Czyli po prostu tutaj macie auto, które no, 20 lat.
350 tysięcy potrafi nadal jeździć i spokojnie jeszcze będzie jeździło następne kilka, bez większych napraw i tylko płyny eksploatacyjne i materiały. Natomiast wciska nam się buble papierowe, które nie przejeżdżają bez 100 tysięcy i trzeba wymieniać silniki, skrzynie i tak dalej. I to jest ekologiczne, słuchajcie, to wytwarzanie silników, wytwarzanie podzespołów, masy rzeczy, które się po prostu rozpadają w rękach. To nie jest tylko kwestia motoryzacji, bo to jest kwestia, nie wiem, zabawek dla dzieci, sprzętu AGD i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy po prostu nie powinny nigdy być wyprodukowane. Zużyta na to energia jest po prostu no, czystym marnotrawstwem i tego się nikt nie czepia, słuchajcie, to jest wszystko ok, nikt na to nie patrzy. Natomiast komuś przeszkadza to, że kupiliście kiedyś 10-letnie auto i następne 10 lat mogliście nim spokojnie jeździć bez większych problemów. No takie czasy, słuchajcie. Czy się obudzimy? Wątpię, dlatego że jak się na to wszystko patrzy, na to co ludzie najchętniej połykają, to im materiał bardziej miałki, tym niestety większy aplauz, większy poklask zdobywa. No ale cóż, jest nadzieja, po prostu jest, trzeba mieć nadzieję w ten sposób i no, że jednak ci myślący są gdzieś, że to wszystko kiedyś, że kiedyś się ktoś obudzi, ale właśnie kiedyś i ktoś, no i każdy myśli właśnie w ten sposób jak ja, kiedyś ktoś, a czas biegnie i brniemy cały czas w jakiś taki, w taką nicość w tym wszystkim, nikt już chyba tego nie rozumie o co chodzi, znaczy pewnie rozumiemy wszyscy o co chodzi, ale nie potrafimy z tego Matrixa się wyrwać. No dobra, bo się komplikuje to wszystko. Także tak, no była chwila, to zrobiłem u siebie świecę. Jeszcze zbiorniczek, żeby nie ubywało płynu, czyli rozrząd, wymiana, ale to w wolnym czasie. Myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że dojeździ i że nie będzie jakiejś poważniejszej awarii. No ale to tak to jest. Szewc w dziurawych butach chodzi. Cześć.